when it's just you. Well, times can be tough. Cześć, witajcie kochani serdecznie w następnym odcinku. Jak robię taką kompozycję na cmentarz. Tym razem kompozycję zrobię w koszyczku, to jest taki koszyczek plastikowy. Więc gdy będzie padał deszcz, nawet to jemu się nic nie stanie. Następnie użyję tym razem styropianu. Ja tutaj mam styropian już wycięty w kształcie tak, żeby po prostu mi się tutaj zmieścił, czyli w kształcie takiego koła. W środku zrobiłam otwór, gdzie będę wkładać anioła, bo ta kompozycja będzie właśnie z aniołem. I cóż, wyużyję jeszcze do tego sztucznych kwiatów i zrobię takie koronkowe kokardki na ozdobę. Zapraszam Was, kochani, na taki filmik. I zaczynamy, słuchajcie, robić kompozycję. Naprawdę będzie bardzo łatwa do zrobienia, bardzo prosta. Zaczynamy od włożenia styropianu. On, jak już mówiłam, jest wycięty na miarę. I na środku będzie włożony ten anioł. Aniołek jest ciężki, więc fajnie, bo obciąży całą kompozycję, także tu nam żaden wiatr tego nie zdmuchnie. Naprawdę jest dość ciężki, więc tutaj tego koszyczka nie trzeba niczym innym obciążyć. Dobra. I niewiele kwiatów, bo też nie potrzeba za dużo. Najpierw może włożę taki duży naprzód. Ja go też docięłam tutaj do tego koszyczka, żeby pasował. I w styropianie powiem Wam, że też się fajnie trzymają kwiaty. Nie musi być, jak nie macie gąbki takiej specjalnej, to też się fajnie trzymają wbite kwiaty w styropian. Dobra. I teraz tak, tutaj dałam takiego większego, fajnego kwiata i naokoło ozdobię tą figurkę takimi mniejszymi. Dookoła. Tutaj nie użyję za dużo jakichś tam gadżetów, bo zupełnie tutaj nie potrzeba jakichś tam gadżetów, a to i tak będzie bardzo ładnie wyglądało. Ja tutaj docinałam te gałązeczki na wymiar. Tutaj włożę może. O, w ten sposób. Aniołek jest wysoki, więc tutaj będzie ten strojk nie taki niski, powiem Wam, tylko taki naprawdę widoczny. Jak go postawię na cmentarzu, będzie naprawdę go widać. On wcale nie jest malutki. Bardzo dobrze. I teraz podocinam sobie jeszcze do naprzód kwiatuszki, które będą niżej troszkę. Tak.
żeby tutaj było widać tego większego kwiatuszka. Bardzo ładnie, powiem Wam, wyglądają te drobne różyczki. I dookoła też uzupełniam. Jeszcze tutaj. To jest taki prosty, szybki, słuchajcie, sposób na zrobienie takiej dekoracji. Dodam jeszcze parę takich pudrowych różyczek. One są takie fajne, delikatne. Będą ładnie pasować. Tego aniołka i tej figurki. Dodam właśnie te różyczki. Tak to wygląda. I na koniec dołożę kokardkę. Ja Wam pokażę, jak zrobiłam takie koronkowe kokardki, czyli wycięłam pasek. Wystarczyło tylko złożyć w ten sposób, zawiązać drucikiem i gotowe. Teraz dotnę dół, bo jest drucik w tej chwili za długi. Kokardka jest gotowa. Mam takie trzy, myślę, że trzy zupełności wystarczy. Już na całkowity taki koniec, na takie zakończenie, uzupełnienie tego stroiczka. Prosty, szybki sposób na zrobienie pięknej dekoracji, takiej właśnie na cmentarz.
I gotowe. I słuchajcie, gotowy stroik. Mnie się bardzo podoba, myślę, że wyszedł bardzo ładnie. Słuchajcie, moja kolejna propozycja na cmentarz jest gotowa, zrobiona w koszyczku z aniołkiem. Myślę, że się podoba. Mam nadzieję, że się Wam podoba, bo mnie się bardzo podoba. Aniołek jest ciężki, wysoki, więc fajnie obciążyło to cały koszyczek. Pokażę Wam z każdej strony. Tu wystarczyło po prostu ozdobić kwiatami i bardzo prosta i ładna, myślę, kompozycja. Dziękuję Wam, kochani, za poświęcony czas, za to, że jesteście. Proszę o łapki w górę, o subskrypcję. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Zapraszam do następnych filmików. Do widzenia. Pa! When it's just you, well, times can be tough.